Dzień dobry, Maciej Smykowski, Psych. Mam takie pytanie. Tutaj PiS nawiązał do energetyki. My również mamy w tej sprawie jedną rzecz do zapytania. Ministerstwo Gospodarki dostało od Ekologicznego Kongresu Gospodarczego w Katowicach nagrodę Złoczyńcy Roku w zamian za bezkrytyczne dążenie do wprowadzenia w Polsce elektrowni atomowych. Czy wobec tego myśli Pan, że ludowcy chcieliby na przykład bardziej jednak zwrócić się w czasie kryzysu w kierunku odnawialnych źródeł energii niż elektrowni atomowych? Czy jest to już Wasz priorytet, czy jeszcze o tym nie myślicie? Ja myślę tak, ja powiem o swoim osobistym jakby odczuciu. Niewątpliwie mamy dzisiaj gospodarkę uzależnioną od energetyki opartej o źródła, o zasoby węgla. To jest no, pewnego rodzaju obciążenie. Z drugiej strony jak gdyby jesteśmy zmuszeni do tego, żeby analizować nowe technologie w zakresie niskoemisyjnych rozwiązań, CCS, jak gdyby zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Więc ja osobiście jestem za energią czy systemem prosumenckim, czyli energetyki rozproszonej. Pracujemy w regionie świętokrzyskim, chcemy taki modelowy system zaproponować, żeby ludzie mogli i użytkować, i produkować energię we własnym obejściu, w postaci domów autonomicznych. Już niedługo Państwo usłyszycie, taki pierwszy dom, już nawet nie pasywny, ale autonomiczny, w regionie powstanie. Także ja osobiście uważam, że energetyka rozproszona, zróżnicowane podejście do źródeł. Osobiście też nie wierzę, aby powstała elektrownia jądrowa w naszym kraju.